tak. Tego chleba, to parę dni przeżyjemy. No i można zamówić. Pierwszego słowa od pana Wojtka, słowo Pontios. No skisło. No przecież ja to jadę ja teraz. A jak się nazywa kobieta przybysz? Pontiosos? Tego chleba, to parę dni przeżyjemy. No i można zamrozić, kisło. No przecież ja to jadę ja teraz. Grecko mi się odsiedliła, tak? Osiedliła się? To jest. On pios. To chłopak w granicy. Pierwszego słowa od pana Wojtka, słowo Pontios. Co oznacza słowo Pontios? Przybysz. Teraz was. Dzień dobry. Dzień dobry, teraz bym się osiedliła, tak? Osiedliła się? Pontios. To pochwała bezgraniczny turek. Tak. Tego chleba to parę dni przeżyjemy. No i można zamrozić. No ja mrożę. No też. No. Teraz was. Dzień dobry. Dzień dobry, teraz będę przerwał. Jeszcze raz dzień dobry pani. Ja bym się dręczył. Ja mogę. Ja to ja wiem teraz. Beata, chodzi o słowo. Pierwszego słowa od pana Wojtka, słowo Pontios. Co oznacza słowo Pontios? Przybysz. No to ja to ja wiem teraz. Beata, chodzi o słowo. Teraz was. Dzień dobry. Dzień dobry, to ja będę przeprowadzał skarb media. Dzień dobry, na samym początku. Witam. O, właśnie jeszcze raz dzień dobry pani. Ja to no i można zamrozić. No ja mrożę. Jeszcze raz dzień dobry pani. Ja to dręczy. Grecko mi się odsiedliła, tak? Osiedliła się? Grecko mi się odsiedliła, tak? Osiedliła się? Grecko mi się odsiedliła, tak? Osiedliła się? To jest. Jeszcze raz dzień dobry pani. Ja bym dręczył. No to ja to jadę teraz. Beata, chodzi o słowo podczas. Jeszcze raz dzień dobry pani. Ja bym dręczył. Ja mogę, ja się powtarzam. I pan Wojciech Bajon. To jest taki polsko-grek, ale nie bardzo. To już jest wyższa szkoła jazdy, ponieważ można powiedzieć Pontios. Pontios.